tysiące jej chwalenia, jej zawołanie Bóg, Honor, Ojczyzna wpisało w naszą polską duszę świadomość i ukształtowało naszą tożsamość narodową. Podobną w godności osoby ludzkiej z innymi narodami, ale ze specyfiką naszą polską, bo właśnie wpisane w naszą polską świadomość Bóg, Honor i Ojczyzna. Właśnie dlatego my, synowie i córki z rodu Polaków, paradujemy w Chicago i w wielu innych miejscach poza Polską dumnie i z wdzięcznością z tej racji. Pozwólcie, że w tym roku moją uwagę poświęcę i uczczę świadectwo wartości chrześcijańskiego patriotyzmu w osobach formacji militarnych tu obecnych i tych, którzy nie mogą osobiście tu być z nami oraz tych, którzy już spoczęli na cmentarzach świata po dobrze odbytej służbie. To ich Polonia i Kongres Polonii, kluby polskie, sztandary tu obecne i ich chorążowie stawia nam w tym 232 roku Konstytucji jako przykład heroicznych postaw godnych naśladowania. Bracia i siostry, zmieniają się czasy i ludzie, ale wartości pozostają niezmienne, ponadczasowe. Bóg, Honor, Ojczyzna. Stojąc w ich obronie, trzeba niejednokrotnie płacić najwyższą cenę, jaka jest przelana krew, utracone zdrowie, zrujnowane mienie, a nawet życie. Thank you.